Co? Słuchajcie, czy on się poddaje? Gościu, daje mi, słuchajcie, power cubesy chyba. W dzisiejszym odcinku z Brawl Stars na moim kanale po raz kolejny zrobimy coś mega ciekawego, bo dzisiaj, moi drodzy, po raz pierwszy w historii kupimy złotego skina. Wszystko dlatego, że wczoraj na live'ie kupiłem sobie, słuchajcie, srebrnego skina do El Primo, który, jak widzicie, tak się prezentuje. Wydałem na to 10 tysięcy monet i właśnie a propos El Primo pokazuje na to, ile mi zostało. No i myślałem, że na tym się skończy. Ale, moi drodzy, dzisiaj w sklepie, jak widzicie, pojawiła się oferta na złotego El Primo za 25 tysięcy monet. No i zastanawiałem się, czy mam go kupować. W związku z tym, jak widzicie, zapytałem was, czy mam kupować złotego El Primo i zdecydowana większość zagłosowała, że tak. Skoro tak zagłosowaliście, to tak będzie. Za chwilę, słuchajcie, wydamy 25 tysięcy monet na jednego skina i kupimy, słuchajcie, pierwszego z tego skina w historii mojego konta. Mało tego, po tym jak tego skina kupimy, zagramy sobie nim parę meczyków i spróbujemy trochę potrolować graczy i zobaczymy, jaka będzie ich reakcja na złotego skina, których, no umówmy się, w Brawl Stars póki co nie ma zbyt dużo. Zanim jednak do tego przejdziemy, to strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Z racji tego, że wydajemy dzisiaj 25 tysięcy monet, to fajnie, gdybyście dobili 25 tysięcy lajków. Tym bardziej dlatego, że po dzisiejszym odcinku ktoś z was otrzyma ode mnie tego oto megaboxa, a właściwie kartę Google Play albo App Store'a, za którą tego megaboxa kupicie. A żeby mieć szansę na wygraną, wystarczy, że teraz zostawicie łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujcie mój kanał i walnijcie obok dzwoneczek, bo lecimy po 500 tysięcy subskrypcji i jesteśmy coraz bliżej. No i na dole napiszecie komentarz, czy wspieracie już z kodem Citrox w sklepie Brawl Stars. Zwycięzcy konkursu ogłoszę od razu, gdy wbijecie 15 tysięcy lajków pod tym filmem, więc im szybciej te lajki wbijecie, tym szybciej dowiecie się, czy udało wam się wygrać. No dobra, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już w Brawl Stars, ale zanim kupimy sobie tego złotego El Primo, no to oczywiście czas, moi drodzy, wpisać kod Citrox w sklepie Brawl Stars. Ja ten kod miałem przed chwilą wpisany, ale pokażę, słuchajcie, jak się to robi, bo być może ktoś jeszcze nie ma go wpisanego. I jeśli chcecie go wpisać, to przesuwacie maksymalnie, słuchajcie, w prawą stronę w sklepie, aż do pakietu monet, następnie naciskacie wpisz kod i tutaj, moi drodzy, wpisujecie kod twórcy, czyli Citrox wpisane przez X. Następnie klikacie wpisz i w tym momencie, jak widzicie, wyskakuje informacja, że Citrox otrzymuje od ciebie wsparcie. Was to, moi drodzy, nic nie kosztuje, nic na tym nie tracicie, a mi bardzo pomaga, więc dzięki wielkie każdemu, kto ma wpisany mój kodzik. No a póki co, czas z tym kodem kupić pierwszego złotego skina. Jak widzicie, złoty El Primo, tak oto się prezentuje. Powiem wam szczerze, że jest to jeden z ciekawszych skinów, jakie będę miał na pewno w swojej kolekcji. Tylko problem jest taki, że, no jak widzicie, kosztuje 25 tysięcy monet. Żeby, słuchajcie, nie było tak smutno, strzelajcie lajka pod tym filmem. Jak będzie 25 tysięcy lajków, to no, zapomnę o tym, że aż tyle musiałem, słuchajcie, na tego skina wydać. No i zobaczymy za chwilę, jaka będzie reakcja graczy, jak zagramy tym skinem. Ale póki co, moi drodzy, bez zbędnego przedłużania, jak widzicie, mamy odblokowanego złotego El Primo, czyli pierwszy złoty skin na moim koncie. Zamieńmy teraz, słuchajcie, srebrnego El Primo na złotego El Primo. Zobaczmy, jak on będzie wyglądał i zwróćcie uwagę, jak to się prezentuje. No wygląda ten skin niesamowicie. Z tym złotym tłem troszeczkę nam się zlewa, ale czas, moi drodzy, zobaczyć, jak ten skin będzie wyglądał w grze, no i jaka będzie reakcja graczy, gdy go zobaczą. Zacznijmy sobie, moi drodzy, standardowo od starcia solo. Mamy wzburzoną pieczarę i zwróćcie uwagę, że mamy już naszego złotego El Primo. Jezu, jak ten skin wygląda. Uwaga, mamy tam Jackie, ale czy Jackie będzie chciała jakiś sojusz, albo czy będzie jakkolwiek reagowała? Hejka, Jackie. Okej, kręci się. Tylko pytanie, czy kręci się dlatego, że podoba jej się skin, czy kręci się z jakiegoś innego powodu? Póki co nie wiem, zobaczymy. Mamy Dynamajka, czekajcie, spróbujmy jakoś się z nim dogadać. Hejka, Dynamajka, czy ty mógłbyś mnie bić? Dobra, chodź, zobacz skina, byczku. Uśmiechnij się, jeśli skin ci się podoba. Aha, mojemu internetowi chyba skin się nie podoba, bo jak widzicie, mamy lagi. Niestety, moi drodzy, musimy zagrać raz jeszcze, bo przez lagi musiałem zakończyć tamten meczik. No i uwaga, czy ten Rico będzie chciał z nami jakiś sojusz, będzie chciał nam pomachać, pokiwać, nie wiem, wysłać jakąś emotkę? Chyba nie bardzo. Ten Rico, jak widzicie, no, aż tak bardzo chyba tym skinkiem zajarany nie jest, więc zbierzmy może dla bezpieczeństwa power cubesy. Okej, on tam się kręcił, nagle chyba mu się jednak ten skinek spodobał, no ale chciałbym jeszcze zobaczyć reakcję innych graczy. Podejdźmy sobie gdzie indziej. Mamy tu, jak widzicie, o, proszę bardzo, uśmiechniętego El Primo. Szukamy teraz, o, jakichś przeciwników. Tutaj ktoś jest, siemanko Barley. Siemaneczko Barlejek, elo. Mordzie, to co ty, co pomyślisz na mojego skina, podobać się czy nie? Halo, uśmiech czy nie uśmiech? Uwaga, wyślę mi uśmieszek czy nie wyślę? Jeśli ci się podoba, wyślij uśmiech, ale nie, no chyba nie wiedzą, że w to się bawimy. Ja, słuchajcie, będę szczęśliwy, jak ktokolwiek odpowie mi uśmiechniętą reakcją, wtedy będę wiedział, że ten skin mu się spodobał. Tylko no właśnie pytanie, czy ci gracze ogarną, że o to chodzi. Proszę bardzo, ja tu się flexuję złotym skinem, a Jackie co? A Jackie nic, zwróćcie uwagę, Jackie totalnie nas olewa, w ogóle jakby zero reakcja tego skina. Tu u góry jakaś Penny, też zaraz pewnie mnie potona i tak coś czuję się, to wszystko skończy, dobra. Musimy w takim razie chyba uciekać, bo jak widzicie, mamy lekki przypał. Tutaj mamy Jackie, pięknie Jackie pokonana, nie chciała się z nami integrować.
zainteresować. No to ma za swoje. Szukamy kolejnego, słuchajcie, jakiegoś gracza, któremu będziemy mogli pokazać uśmieszek, ale nie wiem, czy damy radę. Za chwilę, słuchajcie, spróbujemy zagrać może w jakiś meczek drużynowy, bo jak wiecie, w starciu solo niestety nikt nie zareagował. W takim razie, moi drodzy, zagrajmy sobie gorącą strefę. Jak wiecie, mamy Nitę i mamy Otarę. Tara od razu wysłała emotkę. Czy to znak, że skin się podoba? Mam nadzieję, że tak. No i mamy gorącą strefę, słuchajcie. Mamy tryb, który po raz kolejny wraca do Brawl Stars. Tryb bardzo fajny. Ja strasznie, słuchajcie, gorącą strefę lubię. Jestem mega wielkim fanem tego trybu. No ale zobaczymy zaraz, jak nam tutaj na tym trybie pójdzie. Widzę, że robimy do nich podjazd. Bardzo dobrze, bardzo dobre pytanie, co z tego wyjdzie. No niestety, może nie tym razem. Okej, lecimy sobie w takim razie do góry. Póki co, z tego co widzę, prowadzimy. Jest okej, prowadzimy, wygrywamy. Chociaż tam nasza, jak widzieliście, Nitka ma lekki problem. Tutaj mamy, o proszę bardzo, Ticzka, który jest pokonany. No i teraz raczej bez problemu dam radę wygrać. Uśmiechnijmy się do Tary. Tara się uśmiechnęła. To znaczy chyba, że skin jej się podoba. Jak widzicie, pierwsza osoba, która zareagowała na naszego nowego złotego skina, to właśnie ta Tara. Bardzo się cieszę. Pytanie tylko, czy to jest reakcja na skina, czy po prostu tak się do nas uśmiecha. Ale nieważne, na pewno to jest reakcja na skina, tak sobie wmawiajmy. A póki co, słuchajcie, spróbujmy to jeszcze wygrać. Zobaczymy, czy nam się uda. Co ja w ogóle robię? Czy ja jestem głupi jakiś? Chyba tak. Nie wiem, po co ja to zrobiłem w ogóle. Wróg przejął gorącą strefę. Taki komunikat przed chwilą się pojawił, ale zobaczymy, czy cokolwiek im się uda zdziałać. Raczej nie, bo jak widzicie, w tym momencie mamy Winka. Zagrajmy sobie może jeszcze zbiory klejnotów. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakaś reakcja. Uwaga, ja się kręcę. A. Super jesteście, koledzy. Jak widzicie, jakby totalnie zero reakcji. Od razu poszli atakować. W sumie się nie dziwię, bo to jest normalny rankingowy meczek, więc my też grajmy normalnie, ale no. Fajnie, jakby chociaż jakąś emotkę wysłali. No przecież wydałem 25 tysięcy monet na to, żeby ten skin się podobał graczom. Nie no, tak naprawdę wydałem dlatego, że ten skin mi się podobał i on mi ma się przede wszystkim podobać, ale no fajnie, jakby ci gracze jakkolwiek reagowali. Jestem, słuchajcie, ciekaw, kiedy ja spotkam jakiegoś złotego skina, bo te skiny nie są jeszcze aż takie częste. No, łatwo nie jest je, słuchajcie, gdzie spotkać, bo jeśli ktoś nie ma tyle monet, ile ja mam, to na pewno ciężko mu tego skinka kupić. Tym bardziej, że wcześniej trzeba kupić jeszcze srebrnego, słuchajcie, żeby mieć złotego. Tutaj, jak widzicie, no reakcja gracza praktycznie żadna. Mamy tam Franka, który jeszcze mnie zamroził. Super, jesteś Frank. Dobra, ucieknijmy przed nim, pięknie. Udało się i dobra. Nice, Frank pokonany, super. Co prawda pokonał naszego Idbita, ale niewiele nam to tutaj, jeśli chodzi o to, zmienia. Ja teraz pokonany, ale ktoś podniesie na szczęście. No i tutaj, słuchajcie, chyba będzie po raz kolejny winek. Polećmy sobie tam, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Siemaneczko, halo, Nita. Czy tu coś tutaj, jakiś ten? A, widzę, że Nita nie wiedziała nawet, co się dzieje. Hejka, pokonajmy szybko Franka, proszę bardzo, cyk. Okej, zamroził, nie zdążył niestety. Ale to nic, moi kulpy zdążyli uciec, więc mam, moi drodzy, kolejnego wina. Pierwszym złotym skinem na moim koncie. Zagrajmy jeszcze raz starcie solo i próbujmy, słuchajcie, uśmiechać się do graczy, który spotkamy. Jeśli ktoś nam odpowie, to znak, że ten skin mu się podoba. A przynajmniej tak się umówmy. Tam u góry, słuchajcie, po lewej stronie już kogoś widzę. Mamy Kolcika, siemano Kolcik, halo Kolt. Hejeczka, uśmiechnijmy się do niego. Uwaga, czy odpowie uśmiechem? O, jest, mamy, słuchajcie, odpowiedział Kolt uśmiechem, więc chyba się polubiliśmy. Pójdźmy w takim razie po te skrzynki u góry. No i pytanie, czy to była reakcja, słuchajcie, po prostu takie, wiecie, od uśmiechnięcia się, czy to była reakcja na tego skinka? Możemy mu go pokazać z bliska, patrz byczko jego skina, zobacz na to. O, obejrzyj sobie Kolcik, zobacz, uwaga, cyk. Kolcik będzie, patrzcie, Kolcik obserwuje go z każdej strony, elegancko. A nie, on po prostu ucieka. No powiem wam, że jakiejś wielkiej sensacji chyba nie ma. Ci gracze pewnie sobie myślą, o, spoko skin, nie, i to wszystko. O, tam mamy kogoś, którego sam siebie, słuchajcie, się uśmiechnął. I to już jest chyba znak, że ten skin jednak się komuś podoba. Ale czy wy moglibyście mnie nie pokonywać, błagam, proszę. Czy wy moglibyście, proszę, dać mi spokój. No dobra, moi drodzy, w takim razie czas na ostatnią szansę na starciu solo. Zobaczymy sobie raz jeszcze reakcję, ale spróbuj, słuchajcie, wytrwać do końca. Zobaczymy, co się stanie, gdy wytrwam do końca, stanę jeden na jeden z jakimś graczem. Zobaczymy, co on wtedy zrobi, czy będzie się jarał skinem, czy będzie chciał po prostu jakoś się pokonać i w ogóle nie będzie zwracał na niego uwagę. Lecimy sobie póki co tędy. Mamy, jak widzicie, 9 zadymiarzy, tam u góry mamy Darylka. Hejka, Daryl, Daryl, chodź do mnie, przyjacielu. Daryl, nie uciekaj. Dobra, Daryl uciekł, także możemy sobie na spokojnie tę skrzynkę podnieść. Zobaczymy, jak tam to wyjdzie. Okej, niech nam się szybko tutaj amunicja regeneruje. Dobra, mamy już 10 tysięcy, tak jest elegancko. Tyk, proszę bardzo, jak widzicie, mamy 6 power cubesów, także jest nieźle. Tam po prawej stronie ciągle gdzieś ten Daryl biega. Ja bym go z chęcią, wiecie co, upolował, ale to chyba nie będzie taki prosty. Tutaj mamy Mortisa, siemano Mortis. A, właśnie, to było pewne, że on ucieknie. Dobra, dajmy mu na razie spokój. Pójdźmy do góry. Okej, tutaj, o, mamy Sandy, który jak widzicie, sam się wokół siebie kręci. Pytanie, czy podoba mu się skin, czy po prostu chce sojusz. Chyba się jara skinem, tak mi się wydaje, bo sam siebie zaczął się kręcić. Ale zobaczmy tutaj tego Darylka. Darylek teraz na patach, piękny. Daryl pokonany, słuchaj.
słuchajcie. I 7 osób jeszcze mamy. Jezu, jak wolno to wszystko leci. Dobra, teraz Mortis kogoś pokonał. Pokonał Shelly właściwie. Kurde, Mortis versus Shelly. Mortis wygrał? Sandy kontra Poco. Lecimy pomóc Sandy, bo on, słuchajcie, zareagował na naszego skinka. I pytanie, czy będzie chciał tą naszą pomoc? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że chciał. Hejka, Sandy. Hejka, hejka. Uśmiechnijmy się do niego. Okej. Okay. Co? Słuchajcie, czy on się poddaje? Gościu oddaje mi, słuchajcie, power cubesy chyba. Tak mi się wydaje, patrzcie, gość się jarał moim skinem i oddał mi power cubesy. Co się dzieje? Ja nie wierzę, słuchajcie, no nie myślałem, że tak się wydarzy. Czyli jednak wygląda na to, słuchajcie, że złoty skin w Brawl Stars naprawdę robi wrażenie. Dobra, tutaj mam, słuchajcie, jakiegoś Dynamike'a, ojojoj, którego udało się pokonać. Ale pytanie, co teraz z tym Mortisem? Mortis, no jak wiecie, okej, chcę walczyć, czyli musimy go szybko pokonać. Chciałem dać mu szansę, chciałem z nim pogadać. Zaczął mnie atakować, więc musieliśmy wygrać. Ale tak jak widzieliście, moi drodzy, ta jedna akcja z tym ziomkiem, który specjalnie wszedł w burzę, żeby oddać mi power cubesy, bo zobaczył swojego skina, to było po prostu złoto. To było coś pięknego. No nie spodziewałem się, że aż tak gracze będą reagowali. Większość pewnie miała to gdzieś, ale ten jeden gracz naprawdę miał mega ciekawą reakcję. No i myślę, że ta reakcja, słuchajcie, zrobiła nam odcinek. Wydaliśmy dzisiaj 25 tysięcy monet i El Primo pokazuje, że zostało nam tylko 34 tysiące, więc no trzeba będzie te monety zbierać, ale jeśli film się spodobał, strzelajcie łapki w górę, dajcie znać, czy macie już jakiegoś złotego skina, a jeśli nie, to czy macie srebrnego skina, a jeśli nie, to ile wam brakuje, bo ja wiem, że niełatwo te skiny zdobyć, ale grajcie, moi drodzy, to prędzej czy później na pewno wam się uda. Pamiętajcie o kodzie Citrox w sklepie Brawl Stars, strzelajcie lajki, subskrybujcie kanał i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.